Panie też, jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No bardzo ciężkie. Tak jak widzieliście, 95, nawet więcej minut walki. Walki, jeszcze raz walki. Chciałbym bardzo podziękować chłopcom. Serducho dali. Super. No super, jestem zachwycony jak trener, Kupiec. Także jest, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko pan trener tak dobrze ocenia, ta druga połowa taka trochę ospała chyba była. No niestety przeciwnik musiał się odkryć. No my żeśmy się troszkę cofnęli, ale taka była taktyka po prostu na ten mecz. Strzelić jak najszybciej, wysoko grać, a później na kontrę. Panie trenerze, odrabiacie tym samym straty punktowe. No i w sobotę w przypadku wygranej zameldujecie się na pozycji lidera. Najpierw trzeba panowie wygrać, a później będziemy może liderem. Na razie spokojnie. Dziękuję panie trenerze. Panie trenerze, jak pan ocenił to dzisiejsze spotkanie? No cóż, zagraliśmy na pewno z lepszą drużyną. Chociaż w drugiej połowie nie do końca było to widać, ponieważ chłopcy zagrali naprawdę bardzo ambitnie i zniwelowaliśmy tą różnicę w umiejętnościach, tą ambicją, wolą walki. Natomiast niekoniecznie musieliśmy ten mecz przegrać. No, przegraliśmy, wydaje mi się, że podeszliśmy bardzo spięci do tego meczu, jak, nie wiem, przestraszeni, ciężko było wejść w ten mecz. No i broń po prostu to wykorzystała, tak? Wykorzystała przy pierwszej bramce, piękna akcja, trzeba przyznać, że naprawdę, używając z żargonu piłkarskiego, przeklepane. No natomiast tą drugą bramkę oddaliśmy im sami, no niefrasobliwość bramkarza z ostatnim stoperem, brak jakiejś tam decyzyjności, a z taką drużyną sobie nie można było na to pozwolić. Straciliśmy tą drugą bramkę, tak? Naładowaliśmy akumulatory w drugiej szatni podczas przerwy, wyszliśmy pełni woli walki, no ale niestety... No niestety nie udało się. Po prostu były dwie sytuacje, można powiedzieć, 200%, gdzie najpierw Kucharczyk miał sytuację z pół metra, źle trafił w piłkę, nie strzelił bramki. No i dwie minuty później Janiszewski wyszedł sam na sam z bramkarzem, no nie wykorzystał tego. No czasem tak bywa, tak? Uważam, że co najmniej jedna bramka nam się należała, ale no cóż, nie ma się czego wstydzić po tym meczu.